Zapraszam na prezentację pana Martina Fentona z brytyjskiego regulatora rynku Ofcom. Witam. Nazywam się Martin Fenton. Jestem przedstawicielem Ofcomu. Jest to brytyjski urząd regulacyjny i chciałbym porozmawiać na temat regulacji PEM w Wielkiej Brytanii. Z pewnością uczestniczę w tym spotkaniu. Najpierw kilka słów na temat Ofcomu, czym się zajmujemy w zakresie PEM-u i w jaki sposób ustanawiamy różne ramy regulacyjne w Wielkiej Brytanii. A zatem Ofcom przeprowadza pomiary PEM, audyty pomiarów PEM, też publikujemy informacje na temat rzeczywistej informacji, rzeczywistego poziomu emisji, również egzekwujemy warunki wydawania licencji na różne częstotliwości, tak by egzekwować przestrzeganie poziomów zgodnych z wytycznymi ICNIRP. Również reagujemy na informacje wprowadzające w błąd, które pojawiają się w mediach. Sankcjonujemy nadawców telewizyjnych i radiowych, którzy wprowadzają w błąd. Ale nie jesteśmy organem zdrowia publicznego i my polegamy na informacji, poradach uznanych organów zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii. I w samej Wielkiej Brytanii mamy Brytyjską Agencję do Spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego, czyli UKHSA. To dawniej Brytyjska Służba Zdrowia Publicznego i ta agencja jest wiodącym brytyjskim organem w sprawach zdrowia publicznego związanych z polem elektromagnetycznym. Natomiast Agencja do Spraw Zdrowia zaleca, aby emisje pola elektromagnetycznego były zgodne z wytycznymi ICNIRP, a w przypadku 5G, ich zdaniem, oczekuje się, że ogólna ekspozycja pozostanie niska w stosunku do wytycznych i jako taka nie powinna mieć konsekwencji dla zdrowia publicznego. Czyli dotyczy to bezpośrednio przypadku usług 5G. A teraz kilka słów na temat pomiarów, które wykonujemy. My przeprowadzaliśmy pomiaru emisji w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej obsługujących 5G już od dłuższego czasu. Czyli w roku 2000 w ogóle rozpoczęliśmy pomiary i przez cały czas przeprowadzamy pomiary. Mamy program pomiarowy, informacje są publikowane na naszej stronie internetowej. W ciągu tych lat już przeprowadziliśmy pomiary w tysiącach stacjach bazowych i jak na razie nigdy nie znaleźliśmy takich poziomów pola elektromagnetycznego, który by przekraczał limity wynikające z wytycznych. Niedawno zaczęliśmy już przeprowadzać pomiary w zakresie 5G, czyli stacji bazowych obsługujących 5G i rozpoczęliśmy te pomiary na początku zeszłego roku. Niestety, z powodu pandemii nie byliśmy w stanie przeprowadzić pomiary na tylu stacjach, na ilu byśmy chcieli. Natomiast tak czy inaczej, w sposób stały przeprowadzamy te pomiary i też publikujemy sprawozdanie, czyli na przykład na początku tego roku publikowaliśmy sprawozdanie. W tym sprawozdaniu znajdują się wyniki pomiarów emisji pola elektromagnetycznego w 33 lokalizacjach w 18 miastach Wielkiej Brytanii. W tym wyniki z pomiarów w takich miastach jak w takich regionach jak Walia, Szkocja, Północna Irlandia, Anglia. I tutaj widzimy po prawej stronie tabelę. W tej tabeli widzimy poziom emisji. Zawsze odnosimy się też do limitu wynikającego z limitów ICNIRP i w znaczącej wielkości przypadków poziom emisji stanowi zaledwie ułamek procentu tegoż limitu. Tylko w jednym przypadku, a mianowicie jest to lokalizacja, która się znajduje w Hatfield, jest to parking wielopoziomowy i tam mieliśmy nieco podwyższony poziom, ale i tak wyniósł zaledwie 7% limitu ICNIRP. I to jest najwyższy wynik, który uzyskaliśmy kiedykolwiek i tak czy inaczej jest to bardzo niski poziom, gdyż jest to zaledwie 7% limitu zgodnego z ICNIRP. Zresztą tutaj wyraźnie widać, gdzie się znajduje ten limit. To znajduje się na poziomie 100% po prawej, czyli jak widać, do limitu daleko.
A zatem jak na razie nic nie znaleźliśmy, co by było nawet blisko limitu ustanawianego zgodnie z ICNIRP-em. I przeprowadzamy te pomiary w sposób w miarę regularny. Przedstawiamy te dane w ten sposób, jak Państwo widzą. I zresztą niedawno, nawet dziś rano, opublikowaliśmy raport aktualizujący. Co prawda nie zdążyłem wprowadzić wyników do tych slajdów, ale tak czy inaczej opublikowaliśmy wyniki z 40 kolejnych pomiarów, 40 kolejnych stacji bazowych. I pomiary zostały wykonane w ciągu lata, w roku bieżącym. Ale tak czy inaczej, wyniki mamy mniej więcej w tym zakresie. To jest zaledwie ułamek procenta limitu, który został ustanowiony przez ICNIRP. I teraz kilka słów na temat roli Ofcomu w egzekwowaniu zgodności z ogólnymi poziomami publicznymi. I do niedawna są oczywiście, mamy inny zestaw regulacji dotyczące ochrony pracowników, ale jeżeli chodzi o ICNIRP, jeżeli chodzi o ICNIRP w odniesieniu do ogółu populacji, no to w tym przypadku mamy pewne wymogi, które są ustanawiane w sposób dobrowolny, ale większość operatorów dobrowolnie przestrzega te limity, które wynikają ze zaleceń ICNIRP w odniesieniu do ogólnej populacji. Co prawda nie są do tego zmuszani, niemniej jednak tak działają i na początku bieżącego roku zmieniliśmy nasze licencje dotyczące widma, tak by uwzględnić nowe warunki do wydawania licencji, tak by zapewnić zgodność z ogólnodostępnymi wartościami granicznymi wytycznych ICNIRP i też gdyby zaistniała taka potrzeba, zawsze możemy przeprowadzić inspekcję. Jesteśmy teraz już w stanie narzucić przestrzeganie takich limitów, ale tak naprawdę nigdy nie znaleźliśmy takiej sytuacji, gdzie musielibyśmy wyegzekwować takie działanie. Ale dlaczego tak postanowiliśmy? Nie dlatego, że były jakieś problemy z przestrzeganiem zapisów, tylko chcieliśmy podnieść uczucie pewności opinii publicznej. Po prostu chcielibyśmy, by opinia publiczna wiedziała o tym, iż my możemy pociągnąć do odpowiedzialności operatora, gdyby doszło do naruszenia limitu. Teraz już mamy formalnie umocowanie, które pozwala nam na podjęcie działań, gdyby to było konieczne. I jesteśmy w stanie to zrobić poprzez licencję. I oczywiście Ofcom nie odpowiada za tak naprawdę za ochronę pracowników w miejscu pracy. Za to odpowiada inna inspekcja. Mamy na przykład inną inspekcję, która dba o przestrzeganie pole elektromagnetycznego w miejscu pracy. W związku z tym jest inny organ, który wymaga tego, by pracodawcy zapewnili to, że ich pracownicy nie są narażani na PM przekraczające limit ICNIRP. Czyli mamy inny urząd, który przestrzega zgodności, przestrzeganie limitów ICNIRP w odniesieniu do pracowników. Natomiast w naszym przypadku nas interesuje ogólna populacja, czyli mamy inny odrębny organ, który się zajmuje pracownikami. Tak czy inaczej, co my jeszcze robimy? My oczywiście przedstawiamy informacje i staramy się tutaj przedstawiać informacje faktyczne, rzeczywiste na temat stosowanych technologii, zwłaszcza technologii 5G, zwłaszcza wtedy, gdy jest dość duży poziom zaniepokojenia opinii publicznej na temat tego, gdzie się znajdują stacje bazowe 5G. I my współpracujemy z różnymi agencjami w Wielkiej Brytanii. Też współpracujemy z rządem Wielkiej Brytanii i dążymy do tego, by publikować rzeczywiste informacje. I też współpracujemy z organizacjami planistycznymi, czyli na przykład jeżeli mamy operatora telefonii komórkowej, który chciałby postawić nowy maszt, no to wówczas taki operator musi zwrócić się do władz lokalnych i uzyskać pozwolenie. Za to oczywiście odpowiada jakieś władze lokalne, a my z kolei współpracujemy z organem władzy lokalnej i informujemy samorządowców o tym, jakie są technologie dostępne, jakie są pole elektromagnetyczne związane z daną technologią. W związku z tym, kiedy władze lokalne podejmują decyzje, no to są te decyzje już oparte o rzeczywistej
informacje, które są przekazywane przez nas. W związku z tym władze lokalne też mogą zareagować na ewentualne obawy, które mogą powstać po stronie ludności lokalnej, czyli w tym przypadku staramy się zapewnić to, by decydenci na poziomie lokalnym podejmowali decyzje w oparciu o odpowiednie informacje, by byli dobrze poinformowani na temat ewentualnych ryzyk. W związku z tym też mamy własny przewodnik po technologiach 5G. W tym przewodniku omawiamy kwestie związane z 5G. To pomaga planistom na poziomie lokalnym podejmować decyzje i na przykład niedawno podjęliśmy współpracę z całym szeregiem samorządów, by przedstawić im rzeczywiste informacje, ale też reagujemy w tym przypadku, gdy w mediach pojawiają się informacje wprowadzające w błąd. I na przykład na naszej stronie internetowej, też korzystając z naszych mediów społecznościowych i korzystając z Twittera, zawsze reagujemy. Czyli jeżeli zauważymy, że pojawiają się jakieś nieuzasadnione obawy, albo pojawiają się jakieś problematyczne informacje, no to w takim przypadku reagujemy i działamy w sposób zdecydowany, przedstawiamy informacje rzeczywiste. Co prawda nie zawsze reagujemy, nie na wszystkie informacje. Tutaj zastanawiamy się nad tym, na co, w jaki sposób zareagujemy. To nie jest tak, że z pełną mocą reagujemy na byle jakie zgłoszenie, by nie doszło do tego, że nagle wpadniemy w jakiś dyskurs na Twitterze, na jakiś temat. Więc tutaj ważymy nasze decyzje, ale staramy się reagować w sposób właściwy i za każdym razem przedstawiamy informacje oparte o faktyczny stan rzeczy i też jako część systemu regulacyjnego w Wielkiej Brytanii też odgrywamy pewną rolę w nadzorowaniu rozgłośni radiowych i telewizyjnych. I zależy nam na tym, by w radio i w telewizji mieliśmy dobrze zrównoważone informacje na temat kwestii zdrowotnych w powiązaniu z emisjami pola elektromagnetycznego, czyli w niektórych przypadkach odnotowaliśmy, że w niektórych programach, które teoretycznie powinny przedstawiać się fakty, jednak były przedstawiane poglądy, które były raczej niezrównoważone i wówczas reagowaliśmy. No i będziemy dalej monitorować sytuację w mediach i będziemy podejmować konieczne działania. To tyle. Z mojej strony bardzo Państwu dziękuję za uwagę.